W niedzielę żarlał się z nieba, ale upał nie odstraszył mieszkańców, którzy jak co roku licznie przybyli na tereny parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, gdzie odbył się 12. festyn pod nazwą Postaw na rodzinę. Podczas imprezy organizowanej przez Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową Przylesie przy współpracy z parafią pod wezwaniem Ducha Świętego, radami osiedli imienia Tadeusza Kotarbińskiego, Melchiora Wańkowicza i braci Śniadeckich oraz miejską energetyką cieplną i telewizją kablową Koszalin nie zabrakło atrakcji dla małych i dużych. Były gry i zabawy dla dzieci, sportowa rywalizacja pomiędzy pracownikami Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie, a reprezentacją parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, występy taneczne dzieci i seniorów oraz poczęstunek dla smakoszy. Chętnych do skorzystania z atrakcji nie brakowało. Fajnie, oby częściej takich było. Bardzo nam się podoba. Z córką jestem niepełnosprawną. Tam siedzi na tym. No i bardzo przyjemnie. Co można robić? Jak panie spędzacie tutaj czas? Coś zjeść. Posłuchać muzyczki, tak. Na lody, no i miło spędzić czas. Zjedliśmy kiełbaskę, bardzo dobra, teraz tu na lody idziemy. Jest fajnie, jest okej. Okay. Jest co robić. Tak, coraz więcej takich imprez. Właśnie szukaliśmy, gdzie córka pójdzie na przykład w szkolnym roku, na tańce gdzieś jeszcze, to szukamy właśnie. I tutaj super, nie? Bo już byliśmy chyba z 3 miesiące temu tutaj, więc chodzimy, mieszkamy blisko i to super. Dla dzieci to super przygoda. I tutaj rozumiem, można też znaleźć ofertę zajęć. Tak. Mamy tutaj dla najmłodszych gry, zabawy, dla starszych występy taneczne, muzyczne, do tego zabawy, a do tego i potrawy, które przygotowaliśmy, kluby nasze osiedlowe, ale też i klub seniora. To wszystko razem pokazujemy, że od najmłodszych do najstarszych stanowimy naprawdę zgraną rodzinę. No to jest moje życie. Robimy to od 12 lat. Tym wszystkim, którzy mają gorące serca, tym wszystkim firmom, instytucjom, którzy pragną, tak jak my, żeby impreza się udała. A wśród tych najważniejszych to prezydent miasta Koszalina, pan Piotr Jedliński, to pan prezes Kazimierz Okińczyc z Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przylesie. To są rady osiedla Kotarbińskiego, Melchiora Wańkowicza i braci Śniadeckich, miejska energetyka cieplna, parafia rzymskokatolicka Ducha Świętego, telewizja kablowa Koszalin, Dega, agencja reklamowa Agena, MPS, sklepy Leo, Galerie MK, Centrum Kultury 105. To jest okazja do tego, żeby wyjść z domu. Dziś jest wspaniała pogoda, naprawdę. Teoretycznie żegnamy lato i wszyscy żegnają na koszalińskich osiedlach lato, a ono jednak wróciło, nie chce nas opuścić, ale okazja do tego, żeby pójść pospacerować, zobaczyć różne rzeczy, które są dzisiaj tutaj na festynie, ale przede wszystkim porozmawiać, przede wszystkim spotkać się, zjeść coś dobrego, co nie zawsze jest uznawane za zdrowe, ale jest uznawane za pyszne, więc okazja po prostu, żeby
żeby wyjść na co dzień. Biegniemy do pracy, dziś jest nie dość wspaniała pogoda, dzień wolny, niedziela, więc tłumy mieszkańców, które tutaj na teren parafii Świętego Ducha ściągają, i myślę, że fajna kontynuacja tego, co działo się w ubiegłym tygodniu na sąsiednim osiedlu, na Skarpie, na osiedlu morskim. Dziś bawi się przy lesie i myślę, że tego typu działania będziemy kontynuować, będziemy wspierać. To przecież docenienie naszej pracy, naszych starań, żeby ten festyn udał się, jak zawsze. A pamiętajmy, że kiedyś mieliśmy taki festyn, że na początku lunęła ulewa i niestety festyn się... A tu proboszcz, tak zdradzę tajemnicę, proboszcz całą noc się modlił, żeby była pogoda. I jest. Czyli ta współpraca Rady Osiedla, spółdzielnia i parafia i sprawdza się. Wszyscy mają problem z czasem, to towar niezwykle deficytowy. Na co dzień mamy dużo zajęć, nawet dzieciaki są obłożone mocno zajęciami, nie tylko szkolnymi, ale i pozalekcyjnymi. Ciągle są jakieś spotkania, ciągle jest praca, jedna, druga, często się gdzieś mijamy. Dlatego chwile takie jak ta, tutaj w czasie festynu rodzinnego, mają nam przypomnieć, żeby nie bać się poświęcać czasu na budowanie rodzinnych relacji z dziećmi, z dziadkami, małżonkowie między sobą. A dzisiaj okazja jest do tego podwójna, bo nie jest to tylko kolejny 12 festyn postaw na rodzinę, ale dzisiaj w Kościele Katolickim w Markowej legat papieski wyniósł do chwały ołtarzy małżonków wraz z siedmiorgiem dzieci, rodzinę Ulmów. Więc to pokazuje, jak wielka waga jest przykładana do rodziny. Rodzina nie jest tylko kwestią nauczania Kościoła, ale jak widać z podmiotów, które zaangażowały się w festyn postaw na rodzinę, jest wartością całego społeczeństwa, jest wartością nas wszystkich. Się bawić tam, a teraz było tam raz na wodach, jeszcze będę grał. A tam było co? Tam musiałam robić taki festyn, że teraz na początku muszę tu strzelać w kaczki. I łatwo było strzelić w kaczkę? Niełatwo. A udało się? Udało, taką małą. Jak ci się podobała taka zabawa, strzelanie w kaczkę? Bardzo fajna. Powiedz, z kim dzisiaj tutaj przyszedłeś? Z tatą i mamą i siostrą. I lubisz spędzać czas ze swoją rodziną? Lubię. Co razem lubicie robić? Jeść lody lubię, jeść watę i się bawić. I to wszystko chyba dzisiaj możecie tu robić. Tak. Córka się bawi, bo jest pomalowana, plasteliną coś robiła. Teraz będzie się tu bawiła z kulkami. Dziewcząt, a ta panem i panem kulką, którą bardzo lubi.
fajnie, że takie rzeczy są organizowane? Oczywiście, nawet trochę za mało jest. Aczkolwiek dzisiaj jest też inna impreza, w tym samym czasie, no szkoda trochę, ale ogólnie jest dobrze, że w ogóle są. Lubicie Państwo spędzać czas rodzinnie? Takie niedziele temu sprzyjają? Proponuję pięć, co wy na to? Tak, bo chcemy po prostu wyjść z domu, jak jest pogoda, korzystać z tego. Festyn od lat odbywa się na terenach sportowo-rekreacyjnych parafii pod wezwaniem Ducha Świętego i Szkoły Katolickiej, ale oczywiście to czas integracji nie tylko parafialnej, ale to czas integracji osiedlowej, społecznej, to czas otwartości na wszystkich. Tym jest Kościół. Kościół jest dla każdego. Nie ma tutaj żadnej selekcji wyznaniowej, dlatego wspólnie się bawimy. Tu nie ma znaczenia, kto w co wierzy, tak? Czy czym się na co dzień zajmuje. Tu jedna jest zasada, tutaj nie tworzymy, czy też nie robimy polityki, tak? Chce tam gdzieś może sobie przyjść jako obywatel, jako mieszkaniec, obywatel może tutaj, ale zabroniłem zbierania różnych podpisów pod różnymi listami, już niekoniecznie wyborczymi, ale też inne organizacje chciały się przykleić i zbierać, bo są za tym, ale to też jest działalność swego rodzaju polityczna, robienie sobie kampanii pod przyszłe wybory samorządowe i tego zabroniliśmy. Tu mamy się wspólnie bawić. Jak dobrze nam zdobywać góry, młodą piersią chłonąć wiatr. Chcesz z głowy deptać chmury i palce ranić o szynkach. Hejże hej, hejże ha, żyjmy więc, mówi czas. Śpiewamy dużo w chórach, śpiewaliśmy przy ratuszu pożegnanie lata, będziemy śpiewać teraz w 105. No, chór liczy sobie już 26 lat. Śpiewamy piosenki przeróżne i do tańca, i patriotyczne, i świąteczne, no zależy jaka okazja. Dla nas to jest wyjście z domu, spotkać się z przyjaciółmi, pośpiewać, potańczyć. To jest nasze seniorskie życie.